W tym filmiku omówię temat wypukłości w $\mathbb{R}$ funkcji oraz punktów przegięcia. Pokażemy sobie na paru przykładach jak szukać punktów przegięcia i badać wypukłość funkcji, oraz także zwrócimy sobie uwagę na pułapki niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas podczas szukania punktów przegięcia. Generalnie funkcja wypukła to jest taka funkcja, której wykres przypomina uśmiechniętą buźkę. Wtedy styczne poprowadzone do wykresu tej funkcji znajdują się pod wykresem, a druga pochodna funkcji jest dodatnia. Same pozytywne rzeczy związane z wypukłością. Uśmiechnięta buźka, druga pochodna dodatnia. Tak można zapamiętać, co to jest funkcja wypukła. Oczywiście, funkcja może być wypukła tylko na jakimś swoim fragmencie, a punkt, w którym zmienia się wypukłość z wypukłej na wklęsłą, nazywamy punktem przegięcia. Funkcja wklęsła to jest smutna buźka, wtedy druga pochodna jest ujemna, a styczne znajdują się nad wykresem funkcji. Zauważmy, że w przypadku punktu przegięcia, punktu, w którym zmienia się wypukłość, w tym przypadku z funkcji wklęsłej na wypukłą, mamy taką sytuację, że styczna poprowadzona do wykresu funkcji w punkcie przegięcia, tak jakby przebija ten wykres, to znaczy jest styczna do wykresu po jednej stronie na górze. A po drugiej stronie punktu przegięcia pod wykresem funkcji. Tym się charakteryzuje punkt przegięcia, w nim druga pochodna osiąga wartość 0. Warto zwrócić tutaj jednak uwagę, że możemy mieć punkt przegięcia, w którym nie istnieje druga pochodna, czyli w szczególności nie będzie przyjmowała wartości 0, jak nie będzie istniała, a punkt przegięcia nadal będzie istniał. I na to zwrócimy sobie uwagę w którymś przykładzie, pokażemy sobie tę pułapkę, która czycha na nas przy szukaniu punktów przegięcia, i zobaczycie, jak to w praktyce wygląda. Warto powiedzieć sobie również na początku, że autorzy niektórych książek na funkcję wypukłą i wklęsłą mówią odwrotnie to znaczy na wklęsłą mówią wypukła. A na wypukłą wklęsła. Jest to mniejsza liczba przypadków. Częściej spotkacie się z taką wersją, jak tutaj pokazałem. I możecie również się spotkać z nazewnictwem wypukła w dół i wypukła w górę odpowiednio na funkcję wypukłą i wklęsłą. Z takim pojęciem. Też można się spotkać w niektórych książkach. Aczkolwiek przeważa takie nazewnictwo, jak tutaj sobie pokazaliśmy. Jednak w praktyce ono nie ma takiego większego znaczenia. To, jak autor danej książki przyjmie takiego nazewnictwa, się trzymamy. Ważne, żeby w praktyce widzieć, jak rysować wykresy funkcji, zaznaczać punkty przegięcia, to jest najważniejsze. A to, jak się nazywa taki fragment, a jak taki, to już mniejsza z tym. Najczęściej to nazewnictwo, ale jak się spotkacie z innym, to żebyście się bardzo nie zdziwili. Przejdźmy teraz już do praktyki. Mamy przykład pierwszy, funkcję wielomianową f od x równa się 3x do 5 minus 5x do 4 plus 4. No i zbadamy jej wypukłość i znajdziemy punkty przegięcia. W tym celu oczywiście najprościej jest badać drugą pochodną, czyli zaczynamy od policzenia pierwszej pochodnej, f'x, to się równa pochodna funkcji wielomianowej, prosta sprawa, wykładnik spada przed wyrażenie, czyli będzie 5 razy 3, czyli 15, x w potędze o 1 mniejszej, czyli 4, minus 4 razy 5, 20, x w potędze o 1 mniejszej, czyli 3, plus pochodna z 4 to 0, czyli tu już nic nie piszemy. Policzmy teraz drugą pochodną, czyli pochodną pochodnej. Tak samo czwórka spada przed to wyrażenie 15 razy 4, 60, x w potędze trzeciej, minus 3 razy 20, też 60, x w potędze drugiej. No i teraz szukamy punktów przegięcia. Nasza funkcja wielomianowa oczywiście wszędzie jest ciągła. Możemy napisać, że dziedziną jest tutaj zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Czyli mamy funkcję ciągłą, więc szukamy punktów, w których zeruje się druga pochodna. Druga pochodna oczywiście też jest funkcją ciągłą, czyli sprawdzamy, kiedy f bis od x jest równe 0, a tak będzie wtedy i tylko wtedy, gdy wyzeruje się ten wzór na drugą pochodną. Możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, będzie nim 60x kwadrat w nawiasie z pierwszego zostanie x, a z drugiego zostanie -1. Czyli sprawdzamy, kiedy takie wyrażenie jest równe 0, może tak być, kiedy to wyrażenie się wyzeruje, czyli gdy x jest równe 0, albo gdy to wyrażenie się wyzeruje, czyli gdy x jest równe 1. Czyli mamy dwóch kandydatów na punkty przegięcia: x równe 0 oraz x równe 1, ale to, że zeruje się w nich druga pochodna, to jeszcze nam nie gwarantuje, że to są punkty przegięcia. To jest warunek konieczny, ale niewystarczający żeby się przekonać, czy te punkty oba są punktami przegięcia, albo w ogóle, czy któryś z nich jest punktem przegięcia, to dla każdego z nich z osobna musimy sprawdzić, czy druga pochodna zmienia znak w danym punkcie. O tym możemy się przekonać, na przykład rysując wykres drugiej pochodnej, albo po prostu sprawdzając, jakie wartości przyjmuje druga pochodna na lewo i na prawo od danego punktu. Myślę, że wykres tej funkcji wielomianowej, czyli drugiej pochodnej, damy radę narysować, to spróbujmy może tak zrobić to zadanie. Sprawdzić te punkty 0 oraz 1. Zaznaczmy sobie 0, zaznaczmy 1, oś xów, oś yów i rysujemy wykres drugiej pochodnej. Jak ona będzie wyglądała? To jest wielomian trzeciego stopnia, czyli zacznie się gdzieś tutaj, a skończy się gdzieś tutaj, to będzie taka falka, ale widzimy, że 0 jest miejscem zerowym drugiego stopnia, bo mamy x kwadrat, czyli w zerze wykres się odbija od osi X, a w jedynce przednia oś X, ponieważ jedynka jest miejscem zerowym pierwszego stopnia, czyli wykres F bis od x będzie wyglądał w taki sposób. Dzięki temu możemy teraz zobaczyć, jak zachowuje się druga pochodna na lewo i na prawo od zera. Widzimy, że na lewo od zera jest ujemna i na prawo od zera też jest ujemna. W zerze osiąga 0. To wyliczyliśmy, to jest miejsce zerowe drugiej pochodnej, ale widzimy, że w zerze nie zmienia znaku. Przed zerem była ujemna, czyli funkcja była wklęsła. Po zerze też jest ujemna, czyli dalej funkcja jest wklęsła. Było blisko zmienienia wypukłości, ale nie doszło do zmiany wypukłości. I przed zerem, i za zerem funkcja f od x jest wklęsła. Czyli nie mamy tutaj zmiany wypukłości, nie mamy punktu przegięcia w zerze. Możemy napisać, że nie jest to punkt przegięcia. Inaczej sprawa wygląda w jedynce. Tutaj widzimy, że pochodna zmienia znak z ujemnej na dodatnią, czyli funkcja zmienia wypukłość z wklęsłej na wypukłą. Taką sytuację mamy nawet narysowaną na tym wykresie. Możemy nawet podpisać, że to jest wykres naszej funkcji Fx, wykres tej funkcji będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób. Nawet to x0 tutaj w dobrym miejscu nam wypadło. Zamieńmy go jedynką. Tu w zerze zaznaczmy 0. No i widzimy, że 0 nie jest punktem przegięcia. Przed zerem mamy funkcję wklęsłą. Ona tu się tak mocno wypłaszcza w okolicy zera, Także byłaby teoretycznie szansa na to, że zmieni wypukłość. Zmieniłaby wypukłość, gdyby z wklęsłej zamieniła się na wypukłą w taki sposób. Czyli lokalnie by wyglądała tak jak funkcja x do 3, która w zerze zmienia wypukłość. Tu była wklęsła, tu byłaby dodatnia, no ale niestety tak się nie wydarzyło. Funkcja zawinęła się tu z powrotem, zachowała swoją wklęsłość i zero nie stało się punktem przegięcia. Natomiast w jedynce zmienia się wypukłość, funkcja staje się wypukła z wklęsłej i jedynka jest punktem przegięcia. Co mielibyśmy zrobić, gdybyśmy nie umieli jednak narysować wykresu drugiej pochodnej? Bo czasami może się zdarzyć, że ten wzór wyjdzie taki brzydki, że ciężko będzie nam narysować wykres i z wykresu odczytać sytuację. Wtedy możemy sprawdzić po prostu wartość drugiej pochodnej na lewo i na prawo od danego punktu, w którym zeruje się druga pochodna i który podejrzewamy o to, że może być punktem przegięcia. Na przykład dla zera sprawdzamy wartość drugiej pochodnej dla dowolnej liczby na lewo od zera. Na przykład fbis od minus 1. Po prostu podstawiając do wzoru 60 razy minus 1 do trzeciej to minus 1, minus 60 razy minus 1 do kwadratu to 1. Liczba ujemna minus 60 to będzie minus 120, dla nas najważniejsze, że jest to mniejsze od zera. No i stąd płynie dla nas taki wniosek, że na lewo od zera funkcja f od x jest wklęsła, bo druga pochodna jest ujemna. Tak samo byśmy sprawdzili F bis dla jakiejś liczby z tego przedziału, na przykład dla jednej drugiej. My już wiemy, że wyszła tutaj wartość ujemna, ale algebraicznie sprawdźmy, czy również otrzymamy to samo. Fbis od jednej drugiej podstawiamy 60 razy 1 druga do trzeciej, czyli razy 1 ósma. Minus 60 razy 1 druga do kwadratu, czyli 1 czwarta, no to tu jest mniejsza liczba minus większa. Też widzimy, że to wychodzi liczba mniejsza od 0, czyli druga pochodna jest ujemna w przedziale od 0 do 1. No i tak samo moglibyśmy sprawdzić, ile jest równa druga pochodna dla czegoś większego od 1 dla dwóch. No i po podstawieniu widzimy ewidentnie. Że wyszłoby 60 razy 8 minus 60 razy 4, czyli liczba większa od 0. Zatem bez rysowania wykresu, sprawdzając po prostu wartości drugiej pochodnej na lewo i prawo od danego punktu, który podejrzewamy o punkt przegięcia, sprawdzamy, jaka jest wypukłość, czy się zmienia. W przypadku 0 widzimy, że się nie zmieniła, a w przypadku 1 zmieniła się z ujemnej na dodatnią, czyli tu mamy punkt przegięcia, a tutaj nie. Popatrzmy teraz na przykład drugi. Mamy tutaj taką funkcję f od x, no i dla niej polecenie jest takie samo: znaleźć punkty przegięcia i zbadać wypukłość. Tym razem zaczniemy od przekształcenia wykresu naszej funkcji F od x do takiej postaci, z której łatwiej nam będzie liczyć pochodne. Napiszmy, że f od x to się równa i napiszemy tak. 5 minus. I zamiast pierwiastka piątego stopnia to to, co było pod pierwiastkiem do potęgi 1 piąta, czyli minus x plus 2, do potęgi 7 i do 1 piątej, czyli do 7 piątych. Pozbyliśmy się pierwiastka, żeby łatwiej teraz było liczyć pochodne. Napiszmy f' od x, pierwsza pochodna, z piątki 0, czyli minus. Pochodna takiego wyrażenia potęgowego. Wykładnik spada przed nawias, czyli mamy 7 piątych razy x plus 2, ta podstawa potęgi, co była, do potęgi o 1 mniejszej. 7 piątych minus 1 to będą 2 piąte, i razy jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej. Pochodna z x plus 2 to 1, czyli tutaj to nic nie zmienia. Możemy zatem policzyć drugą pochodną. f bis od x to się równa. Znowu wykładnik spada przed potęgę, czyli mamy minus 7 piątych razy 2 piąte. To będzie minus 14 14/25 x plus 2 w potędze o 1 mniejszej. 2 piąte minus 1. To minus 3 piąte, no i jeszcze razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli znowu raz 1, to już nie będę pisał, mamy gotowy wzór na drugą pochodną. Sprawdźmy teraz, kiedy zeruje się nasza druga pochodna. F bis od x to się równa 0 wtedy i tylko wtedy, gdy to wyrażenie się zeruje, czyli minus 14 dwudziestych razy x plus 2 do potęgi minus 3 piąte równa się 0. No i jak teraz rozwiązać takie równanie? Oczywiście ten współczynnik liczbowy możemy pominąć, on tu nic nie wnosi. Pomnóżmy równanie stronami przez minus 25 czternastych i pozbędziemy się go. Zostanie po prostu x plus 2 do potęgi minus 3 piąte równa się 0. No i kiedy taka liczba podniesiona do potęgi minus 3 piąte równa się 0? Żeby to rozwikłać, to może łatwiej będzie wrócić z powrotem do pierwiastka. Możemy napisać, że równoważnie ta potęga, to co to jest? Minus nam odwraca potęgę, czyli będziemy mieli 1 podzielić na x plus 2 do potęgi trzeciej i ze wszystkiego jeszcze pierwiastek piątego stopnia. To się równa 0. No kiedy taki ułamek będzie równy 0? Oczywiście ułamek może być równy 0 tylko w sytuacji, gdy licznik się wyzeruje. A mianownik nie może się wyzerować, bo nie możemy dzielić przez 0, ale widzimy, że ten mianownik wyzeruje się dla x równego minus 2. Także w ogóle na tym poziomie rozwiązywania naszego zadania po wyliczeniu wzoru na drugą pochodną powinniśmy zauważyć, że mamy tutaj taką sytuację, jak tu zapisaliśmy w tym wyrażeniu, że gdyby to zapisać za pomocą pierwiastka i ułamka. To będzie dzielenie przez 0 już na tym poziomie powinniśmy zrobić założenie, że x musi być różny od minus 2, żeby nie pojawiło się 0 podnoszone do takiej potęgi. No ale to jest założenie do drugiej pochodnej. Nie ma to na razie wiele wspólnego z naszą funkcją f od x. My sprawdzamy, kiedy druga pochodna się zeruje, i wychodzi nam, że nigdzie. Czyli nie ma miejsc, w których zeruje się druga pochodna, to moglibyśmy wysnuć stąd taki wniosek, że ta funkcja f od x nie ma punktów przegięcia. Jednak jest to założenie i to jest ta pułapka, w którą moglibyśmy wpaść. Mianowicie, jeżeli w jakimś punkcie nie istnieje druga pochodna, to nie oznacza to, że to nie jest punkt przegięcia. Musimy sprawdzić, czy ta minus dwójka nie zmienia nam wypukłości, mimo że druga pochodna w tym punkcie nie istnieje. Sprawdźmy zatem, jaką wartość przyjmuje druga pochodna na lewo i na prawo od minus dwójki. Czyli policzmy na przykład F bis no na przykład dla minus 3. To będzie na lewo od minus dwójki, to się równa. No i podstawiamy do którego wzoru? No, chyba do tego musimy podstawić. Czyli minus piątych razy minus 3 plus 2 to będzie minus 1. Może jednak podstawię to wyrażenie pod to, żeby było łatwiej ogarnąć te pierwiastki. 1 podzielić i będziemy mieli minus 1 do trzeciej Minus 1 do 3. I ze wszystkiego pierwiastek 5 stopnia. Pod pierwiastkiem mamy liczbę ujemną. Pierwiastek 5 stopnia z liczby ujemnej to nadal liczba ujemna, czyli w mianowniku będzie minus 1. Tu jeszcze mamy minus, czyli ostatecznie otrzymujemy plus. 14,25, czyli druga pochodna jest dodatnia, czyli funkcja jest wypukła na lewo od minus 2. Czyli możemy napisać, że dla x należących do przedziału od minus nieskończoności do minus 2 f od x wypukła. To jest oczywiście wniosek stąd, że druga pochodna na lewo od minus dwójki jest dodatnia. A zobaczmy teraz, jak zachowa się druga pochodna na prawo od minus dwójki, czyli na przykład dla minus jedynki. To się równa minus 14 razy 1 podzielić na pierwiastek piątego stopnia. I co tu będziemy mieli? Minus 1 plus 2... To 1, czyli będzie 1 do potęgi trzeciej, pierwiastek 5 stopnia z 1 to 1, czyli zostaje po prostu minus 14 dwudziestych piątych, czyli tutaj druga pochodna jest ujemna. Czyli stąd wniosek jest taki, że dla x większych od minus 2, czyli należących do przedziału od minus 2 do plus nieskończoności, f od x jest wklęsła. Zatem jaki stąd płynie wniosek? x równe minus 2 należy do dziedziny tej funkcji. Dziedziną są tutaj wszystkie liczby rzeczywiste. Minus dwójka wypadła tylko z dziedziny drugiej pochodnej. Funkcja f od x w minus dwójce jest określona, jest ciągła, czyli możemy napisać, że. Zatem skoro w minus dwójce druga pochodna zmienia znak, czyli f od x zmienia swoją wypukłość, zatem x równy minus 2 to punkt przegięcia. Także jak widzicie, to jest dosyć duża pułapka, duże niebezpieczeństwo. Musimy na to bardzo zwracać uwagę, czy jakiś punkt nie wypada z dziedziny drugiej pochodnej, bo nawet jeżeli wyjdzie druga pochodna, że nigdzie się nie zeruje, to wtedy musimy sprawdzić te punkty, które wypadły z dziedziny drugiej pochodnej, a które należą do dziedziny funkcji fx bo to nadal mogą być punkty przegięcia i może się w nich zmieniać wypukłość naszej funkcji. Na sam koniec może jeszcze zrobię taki prościusieńki przykład. Na przykład dla tej funkcji możemy podpisać, że tutaj nasza funkcja f od x to jest x kwadrat. No i jak sytuacja będzie wyglądała dla x kwadrat? Widzimy, że to jest zawsze uśmiechnięta buźka, nigdzie nie zmienia swojej wypukłości, Jakbyśmy policzyli f' od x, to wyjdzie 2x, a f bis od x, to ile to jest? Pochodna z 2x to po prostu 2. No i nie ma tu x'a. Nigdzie się nie zeruje druga pochodna, wszędzie jest dodatnia. Stąd dla nas płynie wniosek taki, że funkcja f od x równa się x kwadrat, wszędzie jest wypukła. Taki sam wniosek byśmy otrzymali, gdybyśmy wzięli jako wzór funkcji f od x równa się np. minus 5x kwadrat minus 2x plus 1. No to jak będzie wyglądała druga pochodna? Pierwsza pochodna to oczywiście minus 10x minus 2, a druga pochodna to byłoby po prostu minus 10, czyli druga pochodna wszędzie ujemna, czyli funkcja f od x wszędzie wklęsła. Także jeżeli otrzymacie drugą pochodną, która jest liczbą stałą, no to to wskazuje na to, że funkcja jest albo wszędzie wypukła, albo wszędzie wklęsła i nie ma punktów przegięcia. Gdybyście chcieli poćwiczyć na większej liczbie takich trudniejszych przykładów, jeszcze z jakimiś haczykami, to postaram się przygotować więcej przykładów tego typu. Dam link w opisie tego filmu do strony, na którą będę wrzucał przykłady z wypukłości, wklęsłości funkcji i punktów przegięcia. Także możecie tam zajrzeć i potrenować jeszcze na innych przykładach. W tym filmiku z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.